Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Jadąc tutaj, myślałem, jestem o tym przekonany, że jest dosłownie kilka miejsc na świecie, gdzie wystawa i ciągle widzę ich twarze, nabiera wymiaru szczególnego. W tym małym podlaskim miasteczku, jak bodajże nigdzie indziej, ogniskują się wszystkie rzeczy z historii, o których chcielibyśmy ciągle mówić. O tej historii najwspanialszej. Tu się splatały losy Rzeczpospolitej wielu narodów. Tu, żeby sprowadzić nowoczesność, Olbracht Gaszpolt na początku XVI wieku sprowadza Żydów, osiedla ich, nadaje im przywilej. Oni się odwdzięczają tym, że budują i tę piękną świątynię, ale też i prowadzą ożywione życie gospodarcze, które zapewnia temu miasteczku i okolicy niezwykły dobrobyt. Z tego splotu okoliczności korzystają wszyscy. To miasteczko razem z jego obywatelami przeżywa wszystkie koleje losu dawnej Rzeczpospolitej. I tak żyją sobie w tej koegzystencji kilka wieków. I w tymże miasteczku w ciągu jednego dnia nierozłożone w czasie następuje coś, co się do dnia dzisiejszego nam w głowach nie mieści. Możemy o tym mówić, możemy sobie wyobrażać cyfry, możemy sobie przywoływać, jaki to był dzień. Natomiast z punktu widzenia prostego człowieka z Tykocina, to, co się stało wówczas, jest niewyobrażalne. I dlatego ciągle widzę ich twarze. Tu, w Tykocinie, jest powiedzenie dramatyczne. Jest przywołaniem życia, które tu rozkwitało i które tu w sposób gwałtowny się zakończyło. I pozostała wyrwa, której my, muzealnicy, nie jesteśmy w stanie wypełnić. Mamy tego świadomość. Mamy codziennie z tym przychodzimy tu do pracy. Ale mamy ten obowiązek przypominania. Mamy ten obowiązek przywoływania pamięci, często budowania pamięci, często protestu przeciw niepamięci. I temu służyć ma ta wystawa. Chciałbym tu bardzo serdecznie dziękować tym, którzy spowodowali, że ta ekspozycja jest w Tykocinie. Nie mogła przybyć do nas pani Golda Temce, ale ta wdzięczność Państwa i nasza niech w jakiś sposób do niej dotrze. Bardzo Pani dziękujemy, Pani Gordo, bez Pani poświęcenia, zapału nie powstałaby ta wystawa i przez 15 lat krążenia po całym świecie nie trafiłaby tutaj do tych godzin. Ale są osoby, które na co dzień prowadzą to niezwykłe dzieło zapoczątkowane i prowadzone przez Fundację Szalon. Witając, dziękuję pani Nilce Elba, dyrektorowi Fundacji Szalon. Dziękuję, witam. Pani Hannie Pałubie, dyrektorowi do spraw programowych Fundacji. I pani Izabeli Teodorkiewicz, dyrektorowi do spraw promocji. Dziękuję też panu Krzysztofowi Burnatowiczowi i pani Dorocie
Gadałek za stworzenie tej redakcji, tej wersji ekspozycji. Rękę mistrza tu się poznawało od razu. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Pani Marzenie Pisarskiej, pianisty, której upór, której determinacja doprowadziła do tego, że ta wystawa się pojawiła.